Busco i Solec Zdrój to miejsca mocy, w których są nie tylko ośrodki rehabilitacji i spa, ale przede wszystkim najbardziej pożądany skarb naszych czasów – lecznicze wody mineralne. Muzeum imienia Przybkowskich to trzecie na świecie miejsce, tuż po Oksfordzie i Chicago, w którym można znaleźć tak dużą kolekcję zegarów. Turyści z całego świata przyjeżdżają tu, aby obejrzeć kilkaset przyrządów do mierzenia czasu. Gotycka Brama Opatowska to jedyna zachowana brama miejska w Sandomierzu z pierwotnych murów miasta. Królewski Zamek w Sandomierzu był już rezydencją królów, sądem, więzieniem. Teraz jest wspaniałym muzeum. Podziemna trasa turystyczna to labirynt korytarzy, komór i piwnic, które przez stulecia drążyli sandomierscy kupcy w miękkim lessie. Liczne zamki w krainie świętokrzyskiej pomagają zatopić się w historii. Ten w Szydłowie zyskał miano polskiego Carcassonne. Zamek w Chęcinach kryje w sobie ducha dawnej mieszkanki, królowej Bony, a Krzysztopór w Ujeździe, do czasów wybudowania Wersalu, był największą budowlą pałacową w Europie. W blisko 500-metrowej podziemnej trasie turystycznej kopalni Krzemionki można oglądać metody wydobywania unikalnego krzemienia pasiastego, czyli kamienia optymizmu. Biżuteria z niego stanowi piękną pamiątkę pobytu w regionie świętokrzyskim. Górę Łysiec, zwaną dziś Świętym Krzyżem, przed wiekami szczególnie upodobały sobie czarownice. To tu właśnie odbywały się ich słynne sabaty. Dziś miejsce to jest znane głównie z benedyktyńskiego zespołu klasztornego i przechowywanych w nim relikwii.